sercem z wami wszystkimi. Życzę siły, wytrwałości. Po prostu bądźcie niepokonani. Życzymy silnej złości, łykają żal. Dam się powalić. Witam, jestem z panią Małgorzatą Cechesz, kobietą, która jakby pomogła mi, to chciałem podziękować publicznie, w mojej historii i powstał program Państwo w Państwie. Spotykamy się tu ponad roku. Kibicuję twoim programom, bo te historie są naprawdę poruszające i to nie chodzi już tylko o mnie, tylko o setki, o tysiące ludzi, którzy zostali przejechani przez niekompetentnych urzędników. Powiedz mi, Małgosiu, na gorąco, jesteśmy dzisiaj po programie Państwo w Państwie, który dotyczy układu zamkniętego, ale też innej historii. Może skupmy się na tej drugiej historii, która była w Polsacie News, nie wszyscy obejrzeli, może coś więcej byś o siebie powiedziała. Tak, to jest historia, która, jak powiedziałam, zaraz jak się skończył materiał filmowy, to powiedziałam, że jak tylko popatrzę na ten jeden z tych materiałów, mam cały czas łzy w oczach. Historia dotyczy Łukasza Zawadzkiego, który w tej chwili ma 32 lata, jest chłopakiem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną i za takie głupie żarty, początkowo za to, że pisał listy z pogróżkami, że podłoży bombę, że nie lubi sędziów, że dostawał wyroki. Był skazywany jako normalny człowiek, który jest w pełni świadomy swoich czynów. Natomiast Łukasz nie był w pełni świadomy swoich czynów. Zresztą są opinie biegłych, na które na to wskazywały. Co gorsze, Łukasz trafiał do aresztu i nie był w tym areszcie leczony. A już co najgorsze, to prokuratorzy posunęli się nawet do tego, że mama Łukasz Zawadzki, który chciał widzieć się z mamą, wysłał pani prokurator w kopercie 10 zł. Pani prokurator potraktowała to jako łapówkę i postawiła mu zarzut wręczenia korzyści majątkowej. Łukasz za to również został skazany. A to tyle czasu siedział w areszcie śledczym cały czas? On ma łączny wyrok w tej chwili do odsiedzenia, to jest 9 lat kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Może powiedz ludziom za co? No właśnie, zapisanie listów z pogróżkami, zapisanie dla żartów, dzwonienie z budek telefonicznych, że podłoży bombę. Łukasz ma schizofrenię paranoidalną, a więc ma może on też chce skupić na sobie uwagę. Na Łukasza wystarczy spojrzeć, już się wie, że Łukasz cierpi na chorobę, że to nie jest zdrowy człowiek, ale teraz dzięki naszej interwencji, dzięki programowi właśnie trafił na oddział już psychiatrii sądowej, czyli jest jakby już nie przybywa w areszcie, tylko jest leczony. Jest wreszcie szansa, że może coś dobrego wydarzy. Dobrze, a powracając do pierwszej części dzisiaj odcinka Państwo w Państwie, czyli bohaterów filmu Układu Zamkniętych. Może powiesz coś na temat tej historii? Tak, to są moi bohaterowie. Od 2 lat i dokładnie 2 lata temu poznałam 4 bohaterów. Zostało ich już tylko 3. Zmarł jeden z nich, Witold Szybowski, który, no mam wrażenie, obciążony całą ilością tych jakże ciężkich dla siebie historii, po prostu nie przetrzymał tego, dostał udaru mózgu i zmarł. Witold Szybowski, którego historię wpisuje się tragedia osobista przede wszystkim, ponieważ Witold Szybowski nie był odosobniony w działaniach prokuratora. Jakby wplątana została również w to jego córka, która wówczas, kiedy prokurator Kwaśniewski postawił jej zarzuty, miała 18 lat, trafiła do aresztu i pod wpływem nacisków prokuratora, jakby zmuszania do tego, żeby się przyznała, została skazana i ona się poddała dobrowolnie karze. Chociaż gdyby pytana teraz przeze mnie o to, czy by teraz tak samo zrobiła, nie zrobiłam tego, ale to było wtedy silniejsze ode mnie, bo prokurator wysadził mnie do takiej celi, w której siedziałam z matką, która pogrzebała dzieci swoje na cmentarzu. Czyli co nas nie zabije, to nas wzmocni w pewnych momentach, albo ludzie się załamują, albo w drugą stronę po prostu. Albo w drugą stronę. Witold Szybowski, ostatnie słowa, jakie powiedział do mnie rok temu się widzieliśmy, powiedział: boję się, wie pani, nie chcę mówić jeszcze nazwiskami, kto za tym stał, żeby mnie zniszczyć, bo się po prostu boję. Ale jedno jest pewne, chciałbym dożyć końca tego procesu. Niestety, zmarł 3 sierpnia 2012 roku. Właśnie, powiedz, Małgosiu, bo ja tak się, wiesz, obserwuję twoje programy, twoją taką jakby
ADHD, takie wiesz, w sensie pobudzeniowo-działaniowe. Ty dorywasz tych prokuratorów, latasz po tych sądach i to widać, że... Właśnie chciałem się spytać, czy mysz tu chciała, bo widzą, powiedzieć, może coś ciebie dotknęło, no coś co mówię, takie jest taka wiarygodność, jak w tym ruchu niepokonanych, że to są połączyły nas historie, tak? I dzięki temu programowi się powstaliśmy, że tak powiem, jak Feniks z popiołów, to co u ciebie powoduje takie działania, taką chęć, taką wiesz, dążenia do żeby ci urzędnicy zostali ukarani, żeby ten system się zmieniał w kraju. No to widać taką, wiesz, jakby... Ja nie mam w sobie prywatnej nienawiści, nie. Ja po prostu po tym wszystkim, jak wysłuchuję tych historii, widzę tych ludzi, którzy są no jak połamane drzewa, po prostu ja się na to wewnętrznie nie godzę. Nie godzę się, żeby ktoś, kto po prostu, za którą stoi tylko paragraf i szata, mógł pokazywać, ty będziesz winny, a dowody, jak będzie trzeba, to na ciebie znajdziemy. Ja się po prostu z tym nie godzę, z tym mechanizmem. Mhm. A powiedz mi, jak tak pan Janusz Gajos po zagraniu roli, jego pytałem, to powiedział, że no aktor musi i dobry aktor musi przefiltrować przez swój organizm tą daną rolę, którą zagrał, żeby nie mieć potem problemów zdrowotnych, jakichś, wiesz, czy ty, wiesz, o co do czego zmierzam. Ty jako dziennikarz śledczy, czy przyjmujesz to, chłoniesz i potem ty jesteś, zauważam, bardzo wrażliwą osobą, no poznaliśmy się prywatnie i czy ty właśnie, wiesz, no, wiesz, że trochę sporo tracisz na zdrowiu, takim zaangażowaniem, tymi emocjami, przez to historie, które są tak poruszające, że aż chciałoby się wierzyć, że to jest nieprawda, a to niestety jest brutalna rzeczywistość. Psychika moja na tym cierpi, bo ja jestem osobą, która nie odcina się od historii swoich bohaterów, ja je przynoszę do domu. Ja jedząc kolację zastanawiam się, jak pomóc, jak rozwiązać ten problem. Ja często mam wrażenie, że moje życie prywatne też pada ofiarą właśnie tego, że ja po prostu żyję historiami innych ludzi, nie tylko swoją. I ja na tym tracę. Ja na tym tracę, a wiem, że inni zyskują. Jest to karma. Widocznie do tego jestem stworzona, że komuś mam dać, a mnie można zabrać. To może na koniec chciałem ci podziękować prywatnie i osób pewnie, które tyle osób pomogłaś, że sprawy zostały naświetlone i cały czas będziesz pomagać, naprawdę robisz kawał dobrej roboty i zaszczytem było mi ciebie poznać w ogóle i naprawdę dziękuję ci. Dziękuję bardzo.